Niebawem zakończy się rok szkolny, pełen zawirowań i nowych wyzwań związanych ze zdalną nauką w czasach pandemii koronawirusa. Takiego roku to chyba nie było jeszcze w historii szkoły. No wiadomo dlaczego, ze względu na pandemię. Także i na to nauczanie zdalne, które było dla wszystkich, myślę, wielkim zaskoczeniem, wielkim egzaminem, który myślę, że nauczyciele, uczniowie i rodzice naszej szkoły zdali wyśmienicie. W połowie marca szkoły zostały zamknięte. Edukacja przeniosła się do internetu. Nauczyciele oraz uczniowie musieli podołać nowej rzeczywistości. To było bardzo duże wyzwanie. Jestem bardzo z siebie dumna, ponieważ komputerowo powiedzmy średnio, ale myślę, że wszyscy jesteśmy nauczyciele z siebie bardzo dumni, że ogarnęliśmy Microsoft Teams i bardzo dobrze się w tej chwili posługujemy. Uczniowie też zdali egzamin. Rodzice byli niezwykle pomocni, na pewno jeśli chodzi o młodszych uczniów. Uczniowie bardzo lubią takie lekcje i teraz, kiedy mamy już konsultacje w szkole i można przychodzić do szkoły, to jednak jak się trafi jakaś lekcja online w tygodniu lub dwie, to uczniowie naprawdę czekają na nie, wcześniej wstają, przygotowują się i nie ukrywam, że lubię te lekcje, chociaż o niebo wolałabym jednak przychodzić normalnie do pracy, do szkoły. Szkoły musiały szybko zaopatrzyć uczniów w potrzebne urządzenia mobilne do nauki. Dzięki programowi Zdalna Szkoła gmina Tułowice pozyskała dla szkoły 17 nowoczesnych laptopów oraz 2 modemy. Ten sprzęt oczywiście, że bardzo nam pomoże, bo już teraz, mimo że my posiadaliśmy, szkoła posiadała takie zaplecze i mieliśmy laptopy, które użyczaliśmy uczniom, to oczywiście to wzbogaca, że tak powiem, naszą ilość tych komputerów i oczywiście jeżeli od września ruszy zdalne nauczanie, czyli będzie dalej kontynuowane, to te laptopy będą użyczane zarówno uczniom, jak też i nauczycielom. Początki zdalnego nauczania były dość ciężkie. Dzięki lekcjom online kontakt uczeń był. Mimo wszystko można było z nim porozmawiać, wesprzeć go w takich trudnych sytuacjach. I na pewno taką więź powodowało mimo wszystko, nie? Jak już właśnie łatwiej było z nim porozmawiać, właśnie coś go wesprzeć, jak mówiłem, pomóc jakoś. Także jakieś plusy były, ale jednak dzieciom brakowało tej szkoły. Widać było, że tak po tym pierwszym miesiącu to najchętniej, nawet takie buziaki były, to już chciały do szkoły wracać, nie? Że to tak fajnie w szkole było. Wolę, jak jesteśmy w szkole, jeśli uczymy w szkole. Pani nam wysłała tekst, mieliśmy się go nauczyć i zaśpiewać, pani wysłać. O! To były takie ciekawe. Coś jeszcze takiego pamiętasz? Co ci się spodobało? Na przykład pani z plastyki nam wysłała zadanie, zdjęcie, jak mamy zrobić coś, a my musieliśmy to zrobić i wysłać podobne. W tym roku nie odbędzie się uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego. Uczniowie pojedynczo otrzymają świadectwa ukończenia klasy i wrócą do domów. Rozdanie świadectw będzie wyglądało w ten sposób, że każda klasa będzie miała wyznaczoną godzinę, gdzie będzie wychowawca czekał. Na stoliku będzie miał wyłożone świadectwa i będzie indywidualnie każdemu uczniowi wręczał, oczywiście bez żadnych uścisków, przytulania, z zachowaniem wszelkiego reżimu sanitarnego, tych procedur bezpieczeństwa, które są wdrożone w szkole. Wszystkim uczniom oraz nauczycielom życzymy spokojnych oraz bezpiecznych wakacji. Miejmy nadzieję, że sytuacja z epidemią wkrótce się uspokoi, a nauczyciele znów będą mogli zobaczyć uczniów w swoich klasach.